Witamy w Kaladesz, gdzie wszystko jest wymyślone, a wasz portfel nie ma żadnego znaczenia. Może jednak nie. Dajmy Tezzeretowi trochę czasu, a my wróćmy do bloku Innistrad i dodatków Dark Ascension i Avastin Restore. Witam na kanale Malawo, z tej strony Wilku, a to ósmy odcinek Pakuls, w którym w szranki stają dwa lub trzy boostery z różnych edycji lub dodatków od momentu wydania ósmej edycji. Jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka, zapraszam tu. Dzisiaj powrócimy do bloku Innistrad i dodatków Dark Ascension i Avastin Restored. Dark Ascension był drugim dodatkiem z bloku i został wydany 3 lutego 2012 roku. Świat Innistradu okrywa mrok. Wampiry, wilkołaki, zombie czają się na każdym kroku, a ludzie są na skraju wyginięcia. Nadmiar złego, stworzona przez Strida Avacę, nie jest uwięziona w Hellwood, ale do tego wrócimy później. Dark Ascension wprowadził mechanikę Undying, która działała bardzo podobnie do Persist, z tą różnicą, że zamiast kanterów -1/-1 daje kantery +1/+1, kiedy kreatura wraca z grobu bez kanterów. Kolejną nową rzeczą była zdolność Fateful Hour, która zmieniała działanie karty, jeśli kontroler posiadał 5 lub mniej punktów życia. Powróciły karty dwustronne i mechaniki Flashback i Morgue. Dark Ascension przyniósł sporo kart wartych uwagi, oto niektóre z nich. Lingering Souls modernie gości w Abzan Midrange White Black Tokens w Legacy Vesper Blight. Talia Garden of Tribor, wszelkiego rodzaju Defend Access. Increasing Confusion gości wszelkiego rodzaju Mira. Fodskower modernie w Blue Red Burn w Stormie, a także w modernie w Legacy w Grixis Delver. Geralt's Messenger, WDH i Tiny Leaders. Gravecrawler, podobnie. Vikings the Unhallowed, WDH. Fateless Looting, gości w modernie i w Legacy w Dredżach i Reanimatorach. Slayer of the Hatebound, gości WDH. Hunger of the Hallowed, bardzo solidna karta w Prostąpi. Stranglehold Geist, modern Mono Green Aggro. Young Wolf, Prostąpi. Falconrad Aristocrat, EDH. Handmaster of the Fairies w Legacy w Nyxfit. Sorin Lord of Innistrad, EDH. Gravedigger's Cage, Sight w prawie każdym archetypie w Modernie. Haunted Fangraf w Pauperclaw. Vault of the Archangel w Modernie w White Black Tokens i EDH. Avastin Restored został wydany 4 maja 2012 roku i był to wyjątkowo duży dodatek, jak na trzeci dodatek z bloku, gdyż składał się z 244 kart. Pozwoliło to na ograniczenie środowiska Limited do jednego dodatku, tak aby nie mieszać kart z poprzednimi. Hellvolt został otwarty i Avastin została uwolniona, dając nadzieję ludziom, ale przy okazji został uwolniony m.in. Grizzlebrand, co było wyjątkowo na rękę Lilianie. A to lubi manipulować. Avastin Restored wprowadził m.in. mechanikę Soulbond, która umożliwiała parowanie kreatur, tak aby obie otrzymywały jakiś bonus, oraz trochę skomplikowaną mechanikę Miracle, która triggerowała się, jeśli dobraliśmy daną kartę jako pierwszą w danej turze i umożliwiała zagranie jej za sporo niższy koszt alternatywny. Karty warte uwagi z Avastin Restored to m.in. Angel of Glory Rise pojawia się w bardzo ciekawej konstrukcji w Legacy Oops All Spells. Avastin Angel of Hope, gości w EDH. Entreat the Angels, podstawa Legacy Miracles. Restoration Angel pojawia się w Evil Control, Kiki Evolution i w Hatebirds. Terminus również gości w Miracles. Ghostly Flicker w Pauperze. Tamio the Moonsage, EDH. Temporal Mastery, EDH. Exquisite Blood, który tworzy bardzo nieprzyjemne combo z Sanguine Bond, gości w EDH. Wspomniany już Grizzlebrand w Modernie, w Reanimatorze, w Gorio, w Grizzlebrandzie, w Legacy, w Reanimatorze, Sneak and Show i Omnitel. Bonfire of the Damned, Red Green Ponza i EDH. Reforge the Soul, w Modernie, w Mono Red Storm i EDH. Vexing Devil, Zoo. Zero's Conscripts, EDH. Quaterhoof Behemoth, w Modernie i w Legacy, w Elfa. Runa Light of Alabaster, EDH. Gizela Blade of Gold Knight, EDH.
Sigarda, Hearts of Herons, w Modernie, w Abzan, Kiki Evolution, a w Legacy, w Mavericku i w Nickfit. Na koniec oczywiście Cavern of Souls, jako obowiązkowy fixing w każdym tribalowym deku. Miejmy nadzieję, że doczekamy się reprintu Cavern of Souls, gdyż jego cena przez rok wzrosła o 40%, osiągając już około 250 zł. Tymczasem przejdźmy do samego starcia. Torchwind kontra Mental Agonie. Ja wybieram Agonię. Cringing Miss kontra Borderland Ranger. Divination kontra Fleeting Destruction. Ray of Revelation i Hunted Ghoul. Chant of the Skifang kontra Midwas Protector. Hollowhand Beast kontra Fervent Cutter. Dying Evil kontra Voice of Provinces. Edward Inquisitor kontra Wing Crafter. Sightless Ghoul kontra Necrobite. Drug School, wróć. Jeżeli tu jest command, to znaczy, że mamy szansę na foila. Nie, to coś mi tutaj nie pasuje. A, dobrze. Chosen of Markov kontra Riot Ringleader. Drug School Captain kontra Stone Rite. Altar of the Lost, Angeling Armaments. Grim Flowering i Homicidal Seclusion. Talia i Lone Reverend. No cóż. Ewidentnie Talia. Dzisiejsze starcie wygrywa Dark Ascension. W ramach ciekawostki, podczas prelisu Abyssal Storm na sali można było znaleźć fizyczny Hellbolt. Wizardzi urządzili mini grę, w której należało uzyskać konkretne osiągnięcia, by na koniec wspomniany Hellbolt utworzyć. W ramach dodatkowej nagrody można było otrzymać kartę Oversize Glitterblunt lub Avassin Angel of Hope. Śliczności. To tyle na dziś. Trzymajcie się i pamiętajcie o swoich triggerach.